Witam na kolejnej prezentacji. Tak jak już mówiłem chyba miesiąc temu, że będę się starał ogarniać Seaty Exeo. Niektórym się wydaje, że to jest dziwny temat do sprzedaży i dziwny samochód, taka podróbka Audi. Moim zdaniem zainteresowanie jest spore i będę sprowadzał te samochody z silnikami 2.0 TDI i 1.8 Turbo. Dzisiaj do oferty właśnie trafia samochód w nadwoziu sedan z silnikiem 1.8 Turbo o mocy 150 koni mechanicznych. Samochód z roku 2009, 255 tysięcy km przebiegu. Co ciekawe, przez 14 lat uchował się cały w oryginalnej powłoce lakierniczej. I druga ciekawostka, od początku do końca był serwisowany w autoryzowanym serwisie Seata, co oczywiście później pokażę. Wersja taka ani bogata, ani biedna. Skórzanych foteli nie ma, ale mamy czujniki parkowania z przodu. Z tyłu mamy reflektory ksenonowe. Też czasami się zdarzało tak w tych Seatach, że niektóre egzemplarze miały nawet korbki z tyłu. Tutaj mamy wszystkie szyby elektryczne. Bardzo fajnie utrzymany egzemplarz. Jak Wam pokażę wnętrze, to co niektóre osoby będą mogły być w lekkim szoku, że samochód jest z 2009 roku i ma już ponad 250 tysięcy kilometrów przebiegu. Oponki prawie nowe, z 2021 roku. Samochód nie posiada jakichś tam tutaj uszkodzeń na karoserii. Oczywiście jakieś mikroryski od myjni szczotkowej się zawsze znajdą. Jednak nie jest to nic szczególnego. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokrywa silnika oryginał i zobaczymy stronę lewą. Lewa strona w oryginale. Pokrywa bagażnika również. I została strona prawa. Także mamy całe auto w fabrycznej powłoce lakierniczej. Niektórzy uważają, że te samochody, tak samo jak Audi A4, B7, korodują. Oczywiście się z tym zgadzam, ale duży wpływ ma na to rynek, z jakiego samochód pochodzi. Wiadomo, Holandia, czyste drogi, bez soli. I ten samochód, jak tutaj widać, błotnik, pokażę jeszcze z drugiej strony, no nie ma jak skorodować. Jeżeli byłby to salon Polska, a nie daj Boże Skandynawia, no to byłoby gorzej. Ładne, zdrowiutkie,
No jak już otworzyłem, to pokażę wnętrze. Samochód w środku. Nie skłamię, jak powiem, stan fabryka. Jedynym elementem, gdzie ma jakieś ślady zużycia, tu sobie można przemalować ten drążek zmiany biegów. Natomiast tutaj zobaczcie przyciski. Przyciski tutaj, które podobno w Audi się zużywają. A to prawie Audi, no to tutaj tego nie ma. Tu sobie ktoś zamontował takiego Kenwooda, nawigacja. Można też podpiąć kamerę cofania do tego. Pokażę jeszcze auto z tyłu. Nie ma się do czego przyczepić, więc chętnie poczekam na kogoś, kto przyjedzie i się będzie czepiał. Tyle mi się wydaje z wnętrza, przejdziemy do historii serwisowej. Pierwsze Primo, najważniejsze. Numer rejestracyjny holenderski, numer VIN. Auto miało wykonywany przegląd techniczny 22 grudnia 2022 roku przy przebiegu 252 tysiące km. Przegląd jest ważny 27 grudnia tego roku. I tutaj tutaj macie kod silnika i teraz rzecz najciekawsza, że komuś się po raz kolejny taki samochód się trafia do samego końca jeździć do autoryzowanego serwisu i płacić dwa razy czy trzy razy więcej niż u zwykłego mechanika. Pierwszy serwis, październik 2010, 23 tysiące km. Ogólnie tutaj 38, 54, 75, 92, 105, 108, 126, wszędzie Seat, 141, 157, nawet tak Long Line Lwowo nie był serwisowany, bo co 15 tysięcy, szacun, 172, 196, 210 w 20 roku, jakiś mały serwis, 225 w 21 roku, w lutym duży serwis. I ostatni mały serwis, marzec 2022 w Seacie, 242 tysiące km. I tu na samym końcu znalazłem jeszcze osobną adnotację odnośnie wymiany rozrządu. Rozrząd był wymieniany również w autoryzowanym serwisie z pompą wody przy przebiegu 182 tysiące km 11 stycznia 2019 roku. Także podsumowując, kolejny samochód kompletny trafia do oferty. 14 lat na karku, cały w oryginalnym lakierze, bezkolizyjny, do końca serwisowany w autoryzowanym warsztacie. Miernik wypadł, mam nadzieję, że nic mu nie będzie i jeszcze chwilę posłuży, mimo że z pokazywaniem wartości na aluminium ma problemy, Seat akurat aluminium nie ma. Jeżeli kogoś takie auto interesuje, to zapraszam do kontaktu telefonicznego.